Witam ponownie ludziska, Wiedźminie 2, Zabójcy Królów oczywiście. Kontynuujemy naszą przygodę i dzisiaj pogadam z Loredo wreszcie. Mieliśmy to zrobić praktycznie na samym początku tego rozdziału. No i myślę, że po wykonaniu prawie wszystkich zadań pobocznych nadszedł czas na konfrontację z tym tutaj jegomościem. I na pewno będzie ciekawie. Żeby to zrobić, musimy poczekać do wieczora znowu, więc spędzimy tutaj miło cały dzień na medytacji i poczekamy do 21. Załóżmy. I świetnie. Dobra, zapiszmy grę i idziemy. Wieczorem udaje się do rezydencji Loredo. Zróbmy to i zobaczymy, co się wydarzy. Okej. Wiórczy czarodzieje pokurwieńce, którzy też nasyłają na miejscowych. Okej. Którędy my tam mamy się dostać? Chyba ten. To będzie ciekawe. Och, oczywiście strażnicy tutaj są. Czy będzie mi potrzebna broń? Kto wie. Aż się przekonamy. Mogę wejść tak po prostu? Otóż drzwi zamknięte. Dobra, który z was chce mieć przerąbane, jeżeli każe mi oddać broń? Pewnie ty i o nas, co? Czego? Komendant chciał mnie widzieć. Zostaw broń i właź. Dobrze jej pilnuj. Jest bardzo cenna. Wow, Geralt, nie poznaję cię, mówiąc wilku. Szczerze. Też mam do pogadania z panem komendantem. Włazicie czy nie? Słuchaj, jestem oficerem, a ty zwykłym chłystkiem. Jak będę chciał, żebyś... Chodź mi już, Rosz. Nie poznaję cię, Geralt, że tak bezproblemowo daj swoją broń, ale widzę, że ludzie się zmieniają. Z takim wojskiem Loredo nie obroni przystani przed pijanym drwalem. A co tu mówić o Jorwecie? Wow. Na razie jakoś mu się udawało. Balista. Fajfus ma balistę. Wiesz, co to za broń? Mhm. Ramiona wzmocnione spiżowymi sprężynującymi płytkami i naciągane cięciwą z końskiego włosia mogą wyrzucać ciężkie bełty nawet na kilometr. Tak, tak. Strzela dwa razy na minutę, ale nigdy w to samo miejsce. Odrzut. Już to gdzieś słyszałem. Znasz się na balistach? Znałem kogoś, kto się znał. Nieważne. Muszę ją uszkodzić, inaczej jesteśmy zdani na łaskę Loredo. Wszyscy są pijani w trupa. Sprowokuję strażnika. Spokojnie, Rosz. Nie będę się znowu bić z tym motłochem. Dopóki balista działa, nikt nie przepłynie rzeką bez zgody Loredo. Sam się tym zajmę. Ty się napij. Okej. Muszę przyznać, że ciekawa pogoda na imprezę na zewnątrz. Taka plenerowa impreza, prawie że. Może w ogródku raczej, ale jednak. Nie ma to jak zabawa przy ognisku. No nie ma. Jest tylko zabawa przy ognisku i gorzałce. A już całkiem najlepiej, jak jeszcze jest kogo wyhendoszyć. Nasz szczęście, nasz komendant zadbał wszystko. Prawda? Matko boska. Ej, ci też sobie siedzą. Co tutaj leży na środku? Jakiś ślimok wielki. Okej, przerwałem tutaj ciekawą rozmowę. Dobra, co ja mam zrobić? Mam znaleźć sposób na uszkodliwienie balisty. Właściwie to unieszkodliwione. Przy balistie stoi jegomość pewien. Zobaczmy, czy mogę z nim pogadać. Najwyraźniej nie. czy z kimkolwiek mogę pogadać? Z tobą nie. Z tobą też nie. Z kimś tutaj? Cudowny grajek, który nie umie grać na niczym. Ten goleś ledwo żyje. A z tobą? Potrzebujesz czegoś, Brzydalu? Brzydalu? What the fuck? Brzydalu? No, ładny to ty nie jesteś. Ale... Nie przejmuj się, kobiety lubią brzydali bardziej niż wymuskanych lalusiów. A ty jesteś wyjątkowo brzydki. Chcesz się zabawić? Teraz nie mogę, ale znajdę cię w miasteczku. Jak się nazywasz? Margarita. Okej, mamy znaleźć Margarita później najwyraźniej. Pewnie nie umieszkamy. Dobra, chciałem zrobić koledze niespodziankę. Przypuszczam, że chodzi o tego gościa z balistą, bo chyba nie o Rosza. Chciałem zrobić koledze niespodziankę. To ten smutas przy baliście. Ostatnio jakiś baran chciał, żebym czytała mu wiersze. Nie lubię takich ekstrawaginacji. Myślałem okay. O czymś bardziej tradycyjnym. To co ma być? Dobra, niech będzie twoja specjalność. Twoja specjalność. Dobra, mam stałą stawkę. Ale z dala od balisty.
O, to wyjdzie więcej. Co? Za usługi niestandardowe trzeba dopłacać. Takie zasady. Niech będzie. Nie dasz się inaczej namówić? Może spróbujemy tego, żeby ciekawie. Za przysługę? Jest coś, co możesz dla mnie zrobić. Miron i Alfons. Tych dwóch drabów, Loredo. Skopiesz im tyłki, to obciągnę nawet... Już i tak narozrabiałem przy egzekucji. Żadnych awantur. Wystarczy, że jakoś ich upokorzysz. Załatwione. Okej. Miron i Alfons... Dostali nauczkę? Jeszcze nie. Dobra, czyli mamy upokorzyć Mirona i Alfonsa. Którzy to są? Żołnierz Loredo... O, jest Miron. Wow, akurat ten największy to musi być oczywiście. Nie lubię odmieńców. A ja ten tych mięśniaków. Czego chcesz, mutancie? Okej. Najwyraźniej możemy go poniżyć jedynie pokonując go na siłę. Zmierzyć się na rękę. Nie wiem, czy to upokorzenie. Nie cierpię mutantów. Zmiażdżę cię. Przekonajmy się. Taka góra miecha powinna mieć kupę krzepy w łapskach. Zobaczymy, czy Geralt da radę. A pewnie da, bo to jest jak zwykle nasza najbardziej pasjonująca minigierka w historii. Dawaj, Geralt, skupienie na twojej twarzy normalnie. Nie przeraża. No, świetna robota. Nienawidzę plugawych odmieńców! Wiem. Facet strasznie ograniczony ma słownik. Dobra, który to był drugi? Alfons. Pewnie kumple będzie podobnie wyglądał. Żołnierz Loredo... Alfons. Gdzie jest ten Alfons cały? Słyszeliście? Odwiedziło nas dwóch ważniaków. Tego nie zauważyłem wcześniej. Mogę coś stąd zwędzić. Chyba tak. Jak zwykle znowu straciłem jakby swój cel z oczu. Najwyraźniej nie mogę podnieść tych broni. Dlaczego? Nie wiem. Piękna piosenka. Jest Miron jakiś teraz. O, jest Alfons, dobra. Musimy cię upokorzyć, stary. A co ja z tego będę miał? Nic, bo dostaniesz łomot. A jak wygram? Pokonasz Wiedźmina. Czego więcej byś chciał? Ty jesteś ten Geralt? Szary wilk? Zgadza się. Dobra, zaczynajmy. Nie szary, tylko biały, ale to jest szczegół. Karty wam chyba zmokły. Ta świeczka to jakaś nowoczesna jest, wyjątkowo. No, ale nie przejmujmy się. Dłonie śliskie od deszczu, a to też mi nie przeszkadza. Oh yeah. W suchą psitę. Dziad mnie pokonał. Idę na paśnik, muszę robić masę. Okej. Jeśli robisz masę, nic ci za nie pomoże. Dobra. To Margarita teraz powinna być skłonna do wykonania swojej specjalności na gościu od balisty. Miron i Alfons. Dostali nauczkę? Jasne. Dobra, idę się zająć chłopaczyną. No będzie ciekawe. Poobserwujmy tutaj, jak jacyś zboczeńcy. To może czas na inne rozrywki. Jestem ciekawy, co jest jej specjalnością. Mam nadzieję, że nic w rodzaju chińskich czap, ani innych wymysłów z kawałów. Jestem na służbie. O, daj spokój. Twoi koledzy się dobrze bawią. Czemu masz być gorszy? Racja. Chodźmy. Wow. Sztuka perswazji na facetach. Nie jest zbyt trudne, jeżeli jest się kobietą, co? Aha, okej, niech będzie. To jest specjalność. Weź wszystko. Okej. Idziemy pogadać z Roszem. To nie było trudne. Impreza dalej się ciągnie. Pogoda się nie zmieniła, to będzie ciekawe. No i pobaliście. Doskonale. Chodźmy do Loredo. Okej, ciekawe co u Loredo słychać. Loredo jest zajęty. Ta wiedźma Shilla teraz u niego siedzi. Później przyjdźcie. Geralt, chodź na dół. Porozmawiamy. Oj, przestał padać, no proszę. Teraz ta impreza będzie jakoś wyglądała.
Dobra, czyli co? Okazuje się, że wiedźma jest u niego również. Co ciekawe. Ciekawe, co knują razem. Okej. Okay. Nie wiem z jakiego powodu, ale jak tylko rozpocząłem dialog z Roszem, grę mi wywaliło, więc zróbmy to drugi raz. Wiedźmaki nie mają... Tak? Ty, a to ja, Geralt. Gadaliśmy przed chwilą i mi chciałeś ze mną pogadać. To co, czekam aż Jaśnie Pani skończy z Jaśnie Hamem? Szkoda czasu. Zdaje się, że zwaliła się tu cała straż z Flotsam. Warto by się rozejrzeć. Widziałeś kusznika za domem. Zajmę go czymś, a ty spróbuj się przekraść na tyły rezydencji. O, cudownie, będziemy się bawić sama tak Fischera. Wybaczcie, panowie, przypadkiem usłyszałem waszą rozmowę. Czego chcesz? Właściwie to ja ze sprawą do Wiedźmina. Mam dla was propozycję. No, jestem ciekawy, jaka to propozycja? Propozycje? Ciekawe. Podejrzewam, że nie zjawiłeś się tu dla przyjemności. Dobrze, podejrzewasz. W ogóle? Słyszałeś już o potworze w rzece? No, wiesz co, nie za bardzo. Tylko raz chciał kogoś zjeść przy mnie, później zlecili mi jego zabicie. Ogólnie to nie. Nic, nie obiło mi się uszy. Obiło się uszy. Prędzej czy później ktoś na pewno da ci na niego zlecenie. Przypuszczam więc, że... Przestań przypuszczać i podejrzewać. Wyduś wreszcie, o co ci chodzi. Nasz zacny gospodarz jest w posiadaniu części pułapki przygotowanej specjalnie na te bestie. Zamieniam się w słuch. Za domem jest magazyn. Loredo trzyma tam przeróżne skarby zarekwirowane kupcom i podróżnym. Tyle, że jest tam tego bardzo dużo. Skarby. Ale ty zapewne wiesz, gdzie dokładnie mam szukać. Tak. Widziałem, jak żołnierze komendanta wynosili to ustrojstwo do ogrodu. Umieścili skrzynię na platformie położonej przy samym murze, tym od strony dzielnicy rzemieślniczej. Okay. Dlaczego mi o tym mówisz? Musimy jak najszybciej pozbyć się tego potwora. Powodzenia! Dobra, ja zajmę się strażnikiem, a ty spróbuj się przekraść. Mhm. Platforma przy samym murze, koło dzielnicy rzemieślniczej. Wow. Powinniśmy sobie dać radę, co? Dobra, Roche tutaj też wykazał się niesamowitą zdolnością odwracania uwagi przeciwnika. A my zabawimy się tutaj... O, właściwie to w Garetta bardziej. W złodzieja. Nie będziemy unikać strażników, a właściwie to dla bezpieczeństwa. Będziemy ich ogłuszać wszystkich, bo cholera, ja mam przypadłości różnego rodzaju. I wolę nie mieć tutaj problemów dodatkowych, więc każdemu tutaj w potlice ramieniem przywalimy. Tym samym się go pozbędziemy na zawsze. O, tu jest jeszcze jeden, który opróżnia swój pęcherz na mur, którego stróżuję. Tak fajnie sikać w miejscu pracy? W dodatku na miejsce pracy, żeby było zabawniej. Chłopie, musisz się zastanowić nad swoim życiem, bo nie najlepiej funkcjonujesz, Brahum. Na zapiszmy grę. Na razie idzie świetnie nasza misja. I zobaczmy, jak wygląda sytuacja. Mamy dwóch strażników, jeden jest w tle. Właśnie się za murem schorował i tu jest jeszcze jeden, czyli co, dwóch tylko? Z tym nie powinniśmy mieć problemów. Zeskoczmy na dół. Jestem ciekawy, czy mógłbym tutaj wykorzystać znaki w jakiś sposób sensowny. Ruda żelaza, Miam, miam, miam. Dobra, schowam się za tym murem. Geralt, nie zatrzymuj się. A, to jest nasza czarodziejka, którą mam posłuchać, okej. Wybaczam ci. Chociaż gra w taki dosyć brutalny sposób robi z nas debili. I schowam się za tym murem. Gdzie mamy tej kolegę? Okej. Tak, ta pochodnia zdecydowanie jest ci potrzebna przy takim jakże skąpym oświetleniu. Zobaczmy, czy ja dam radę go ogłuszyć, czy ja nie dam radę go ogłuszyć. Cholera, może być ciężko. Dobra, Geralt. Dobrze, że nie zacząłeś zbierać ziół, tak jak teraz. Ale też, działa się przydadzą. Pytanie jest takie, czy ja mogę bezpiecznie wejść teraz po tej drabinie, czy nie za bardzo? Zaryzykuję. Wejdźmy po nie. Jakoś Geralt nie wypierdziel, bo nie robisz takiego łomotu, spadając na tę skrzynię na dole. To też by mogło zaradzić naszą pozycję. I spójrzmy do środka. Komendancie, chyba zapominasz, z kim masz do czynienia. A ty chyba bierzesz mnie za naiwnego idiotę. Człowieka, który zabiera straż z ulic i każe pilnować towarów zagrabionych kupcom, biorę za niedorozwiniętego umysłowo. Zdajesz sobie sprawę z odpowiedzialności, która na tobie spoczywa? Nie ucz dziada charchać, czarodziejko. Od lat rządzę Flotsam. We Flotsam rządzi strach przed Jorvetem. Rządzi nawet tobą. Powiedziałem już, czego chcę.
Jesteś jak płaczące dziecko, któremu odebrano łakocie. Przyjdzie czas, komendancie, że wezmą cię za karczek i powieszą na przydrożnym drzewie jak zwykłego zbójcę, od którego zresztą nie jesteś lepszy. I na ciebie przyjdzie czas, wiedźmo, gdy ułożą ci chrust pod stopami. Jezu. Dość. Strach mąci ci w głowie. Przemyśl, co powiedziałam i daj odpowiedź, zanim będzie za późno. Ciekawe, jaka to była propozycja, niestety tego się nie dowiedzieliśmy za bardzo. No ale to nic. Dobra, co zostało nam co? Znalezienie tej części do pułapki. Skoro mam część, to dlaczego by jej nie wykorzystać i nie zrobić tej pułapki całej? Chociaż o ile dobrze pamiętam, to schemat do jej robienia był bardzo drogi. Cholera, ten gość może być problemem. Jakbyś się tak schował, Geralt, bardziej, bym był bardzo wdzięczny. Zapiszmy grę, bo się może źle skończyć. Bałem cię, nie zobacz mnie. Dobra. Do akcji. Wkracza Geralt. Czy mogę go ogłuszyć, czy nie? Mogę. Jest. I mi słodkich snów. Dobra. Teraz pytanie jest, czy mogę sobie coś tu pozbierać. Bo szkoda tak pięknych rzeczy nie brać. Przed kim ty się, Geralt, kitrasz? Ktoś tu jeszcze jest? Być może. Ale oreny są moje na pewno. Co prawda tylko 5 orenów, ale zawsze coś. Skóra, olej. Okej, jest tutaj ktoś zdecydowanie. Dobra, nie zauważył mnie. Ani nie usłyszał. Co on kombinuje? Czy mogę go ogłuszyć? Czy ty idziesz się wyszczać? Nawet jeżeli to i tak tego nie zrobisz. Najwyżej w gacie. Poleci coś. Możliwe, że poleciało z wrażenia. To była zdecydowanie cicha misja wykonaniem Geralta. Ogłuszyć wszystkich. Nikt się nie zorientuje. Zdecydowanie. Ciekawe, czy to będzie miało jakiś wpływ na fabułę. Dobra. Jak nam wykrzyknik na mapie pokazuje? Gdzieś tutaj powinna być ta część. Więcej ziółek. Ziółka. To są nasze ulubione rzeczy do zbierania. Lot z drewna. To jadł. Niam. Drzwi zamknięte. Zaraz. Czy tędy się nie dało wyjść, jakbyśmy w jednej z tych jaskiń Nekerów? Wydaje mi się, że tędy właśnie. Co zabawne. Nie wiedziałem o tym. Mam jakąś skrzynię, nie mam tego wpływu. Jak najbardziej orenów więcej. Okej, żelazna rama, schemat, solidny wiedźmiński miecz. Zbroja jakaś i wzmocnione włókna. Wzmacniacz włókien, okej. Prawda, żółtego meteorytu. Cholera, Geralt. To było warte zachodu, co? Zobaczmy, jak ten solidny miecz wygląda. Okej, zbroja jest gorsza od tej, co mam niestety. A, przepisy. 12, 18. Chyba to jest niestety gorsze niż to, co mamy. Ale to nic. To nic. Nie, Geralt, nie. Stary. Doprowadzasz mnie do szału. Zejdź na dół. Błagam cię. Tutaj masz jeszcze pełno skrzynek, w których nie wiadomo, co znajdziesz. Na przykład olej. Widzisz? Przegapiłbyś olej, rudy żelaza, diamentowy pełno stary. Zastanów się. Ale teraz już chyba więcej nie mamy do roboty. Nie wiem, czy możemy znaleźć klucz, żeby zejść na dół. Nawet jeśli to nie wiem jak. Zeskoczmy na dół. Bo chyba nie możemy przeszukiwać ogłuszonych strażników. Dawno się tak dobrze nie umawił. Naprawdę? Ja też. Dobra, Roche, słuchaj. Słyszeliście? Nic się nie dowiedziałem, ale... Od razu mi się nie spodobał. Loredo trzyma tu cenne podarunki od miejscowych kupców. Chyba obawia się ataku Jorveta. To nie wszystko. Udało mi się też podsłuchać rozmowę komendanta z Shilą. Nie wiem dokładnie, o czym rozmawiali, ale komendant próbuje chyba ubić jakiś interes. Chyba zobaczymy, co ma do powiedzenia. Nowy poziom, fuck yeah. Ciekawe, co uda nam się ulepszyć. Dobra, to idziemy porozmawiać z Roche'em. Z Loredo. I zobaczymy, czy uda się nam wyciągnąć jakieś to ciekawe informacje od niego. Wchodź, czekają na ciebie. A dokładnie gdzie? Chałupa nie jest mała.
Znowu przestało padać. Znaczy się pan, to nigdzie nie idzie. Mamy rozkaz wpuścić Wiedźmina i nikogo więcej. Kurlisyn. Dobra, chcę grać ostro, będziemy grać ostro. Tylko bez awantur, bo zawołam posiłki. Nie trzeba. Przekaż Loredo, że zrozumiałem przesłanie. Bywaj, Rosz. Biedny Rosz. Musi się naprawdę czuć źle. Czy co, mogę wejść, tak? Klonia? No mogę, więc... Zobaczmy, co jest w środku. Ciekawe, czy będę mógł kogoś ograbić. Przejścia nie ma! Nie ma przejścia? No dobra. Trochę bidnie tutaj. O, już się łączył filmik. Do komendanta? Zgadza się. Życzę powodzenia. Chyba jest w podłym humorze. Dlaczego? Historia na kiedy indziej i zdecydowanie gdzie indziej. Okej. Świecące się bandaże w nocy. To jest moda, którą chyba przegapiłem gdzieś po drodze. Jesteś wreszcie. Nie chcieli mnie wpuścić, póki była tu czarodziejka. Widziałeś ją? Odmalowana jak marketanka na przemarsz wojsk. Czarodziejki myślą, że wszystko im wolno. Słyszałem o tym, co się wydarzyło w Temerii. Wysłano za tobą list gończy. Paskudna sprawa. Ale myślę, że się jakoś dogadamy. Naprawdę? Muszę wiedzieć, czego legendarny biały wilk szuka na takim zadupiu. Przecież jestem tutaj prawym. Mówimy prawdę czy nie? Mówimy prawdę. Szukam mordercy Foltesta. Tutaj? Skoja Tel maczali w tym palce. Ich ślady prowadzą do Flotsam. Masz szczęście, że trafiłeś na Bernarda Loredo. Jeśli mówisz prawdę i Jorvet ma na rękach krew króla, pomogę ci go dopaść. Właściwie dobre pytanie. Dlaczego nie ufasz Roszowi, wieprzku? Co z Vernonem Roszem? Dlaczego go nie wpuściłeś? Rosz? Wiesz, jaka sława go otacza? Tacy jak on najpierw działają, potem myślą. A gdy działają, z reguły przelewa się krew przypadkowych osób. Mam nadzieję, że jesteś po naszej stronie. A czyja to strona? Ludzi z Flotsam. Od lat terroryzowanych przez elfich bandytów. Nie będę się w to mieszał, niestety. Wybacz mi. Wasze kłótnie to nie moja sprawa. Tak? Przecież zabijałeś elfy na wybrzeżu Flotsam. Zostaliśmy zaatakowani. Nie pojmujesz, że... To ty czegoś nie pojmujesz, Loredo. Ja nie jestem nawet człowiekiem. A kim? Elfem? Krasnoludem? Nie! Więc przestań opowiadać bzdury! Mam w dupie, że wołają za tobą odmieniec, bo masz białe włosy i świecące oczy. Jesteś człowiekiem jak inni. A tutaj trwa wojna. Nie da się siedzieć okrakiem na płocie. No nie wiem. A nie ludzie? Właśnie, co jest z nimi? A elfy i krasnoludy żyjące w faktorii? Kowale, handlarze, łowcy? Polują, jedzą i śpią wśród ludzi. Po czyjej są stronie? Nie wiem. W tym sęk, Wiedźminie. Gdy walczysz o przetrwanie, lepiej, żebyś był pewien swoich sojuszników. Nie ludzie we Flotsam. Pewnie. Jedzą, chędożą się i srają wśród nas. Ale gdy Jorvet wezwie do ostatecznej walki, kto wie, co będzie. Tak tu i lepiej, właśnie. Widziałem swoje. I dziwię się, że jeszcze was nie zdradzili. Coś ty powiedział? Nie ludzie we Flotsam nie mają łatwego życia. Straż dokłada swoje 3 grosze. Sam nie wiem, co ich tu trzyma. A ja wiem. Głód, który zagląda w oczy, gdy żyjesz w lesie. Ale masz rację. Trzeba ukrócić te akty niesubordynacji. Żołnierze to prości ludzie. Gdy twój kolega ginie od strzału wiewiórek, to ciężko o miłość do elfa, który sprzedaje kolorowe chusty twojej żonie. Jesteś Wiedźminem. Twoim zadaniem jest obrona prostaczków przed potworami. Ja chronię ludzi przed niebezpieczeństwem ukrytym wśród drzew. Widzę, do czego zmierzasz. Jorvet nie jest lepszy od potwora, który napada i pożera zbieraczy chrustu. Jest gorszy, bo inteligentniejszy i bardziej okrutny. Jak możemy go dorwać? Nie chcę, żebyś go zabił.
Nawet ty nie pokonasz całego komanda. Mam pewien pomysł, ale nie będę teraz o tym mówił. Wiewiórki coś szykują, zapuszczają się coraz bliżej przystani. Podejrzewam, że chcą zaatakować barkę, która cumuje w naszym porcie. Co to za barka? Co jest na barce? Bandyci, mordercy i gwałciciele. Mają odpłynąć do więzienia w Drakenborgu. Jak tylko dołączy do nich ich niesławny dowódca. Wisienka na torcie i najwspanialsze trofeum Bernarda Loredo. Z ust mi to wyjąłeś. Dopóki Jorvet pozostaje na wolności, ludzie, elfy i krasnoludy nie będą w stanie żyć obok siebie bez wzajemnych podejrzeń. Muszę się dowiedzieć, co planują wiewiórki. A skąd miałbym mieć takie informacje? Nie doceniasz mnie, Wiedźminie. Może i bywam uprzedzony, ale nie posyłam na sznur niewinnych. Chociaż kiedyś będę musiał coś z nieludźmi zrobić. Weźmy na przykład twojego przyjaciela Zoltana Chivaya. Kontaktował się z Jorvetem. Jak ma mi pomóc, skoro nie może wyjść za mury? Widzisz, Geralt, zaufanie buduje się małymi krokami. Mógłbyś na przykład pomóc nam rozwiązać pewien problem. Potwór rzeczny Cairan zablokował nasz port i miasto traci przez to dochody. Zabij Cairana, to uznam przestępstwa twoich druhów za odpracowane. Wtedy Zoltan zaprowadzi cię do Jorveta. Sorry, stary. Ale nie. Nie. Przyszedłem, wysłuchałem tego, co chciałeś powiedzieć i mam dość. Nie pomożesz mi? Jesteś kutwa, Loredo. Życzę ci, żebyś kiedyś stanął twarzą w twarz z Jorvetem. Pożałujesz tych słów. Obiecuję ci to. A teraz zejdź mi z oczu! A, z chęcią. Nie, brachu. Ciekawe, czy coś jeszcze ci mogę zwędzić, koleżko. Wprawdzie tak, nie, oczywiście nie będziemy mu pomagać. Zdaję sobie tam sieć, nie zwracaj mi uwagi, ja cię tylko kradam, to jest standard, wiem. Fajnie, fajnie, fajnie. W jakiej to grze było, że takie jaja były niedozwolone? Chyba w Morrowindzie. Jak się coś przypadkowo podniosło, na przykład, nie wiem, moździerz do mielenia, ziół, to cała gildia magów się na siebie rzucała. To było zabawne. Dobra, w królu Rosz. O, nie macie. No, to smutne. Obraził się. Mogę z tą pogadać? Nie mogę, cholera. Muszę się znaleźć gdzie indziej. No cóż. To nie poszło tak, jak miało pójść. Właściwie to poszło, bo i tak nie miałem zamiaru z nim współpracować. Sami sobie poradzimy. Swojego żelastwa. O, dzięki. Wziąłeś wszystko, tak? Jak rozumiem. Mądry Geralt. Dobra, uzbrójmy się z powrotem. Wszystko. Okej, wiedźmińcy, wiedźmiński miecz. Doskonale. Dobra. Jakie mam teraz zadania w ogóle? Cairan. Okej. Wow. Okej, to też zrobiliśmy. Czyli co? Właściwie nie mamy nic innego do roboty. Możemy się pojawić podziemny krąg, ale nie wiem, czy mam ochotę na to. Możemy spróbować znaleźć w Binduze... Cholera, co to za dźwięk był? W Binduze gościa, z którym my... Się możemy siłować na łapska, ale też jakoś na to ochoty nie mam w tym momencie. Więc co? Chyba w następnym odcinku pójdziemy i zmierzymy się z Cairanem. Być może najpierw zrobimy jeszcze... Przestań kichać, stary. Być może najpierw zrobimy jeszcze pułapkę na niego. Jeszcze jedna rzecz, którą chcę zrobić przed... Stary! Musisz zrezygnować z tej... kokainy. Zachowuj miejscowej. Się, Wiedźminie.
ci się zachowuje, spokojnie. Gdzie ja w ogóle jestem teraz na cholery? Matko. W złym miejscu. W złym miejscu kompletnym. Tak, chciałbym z Kejranem się w dzień zmierzyć. Tyle ładnie sceneria by wyglądała, zapewne. I ciekawiej by to dla was wyglądało. Z Wadorą. Dobrym pomysłem. Czarodzieje powodują zmiany klimatyczne. Naprawdę? Czarodzieje powodują zmiany klimatyczne, mówisz. Super. Walą się chłopaki po mordach dla draki. Postawić na żadna. Kogo to widzą oczy Ziggy'ego króla? Ty, a to jesteś ty, ta? Przemyślałeś moją propozycję? Nie teraz. Mam wiesz? Co robić, Ziggy. Gdybyś zmienił zdanie, wiesz gdzie mnie szukać. Tak, wiem, gdzie cię szukać, spoko. Ale nie wiem, czy mi się będzie chciał to robić. Dobra, otwórzmy drzwi do kaczmy naszej ukochanej i... O, widzę, że tutaj dalej libacja odchodzi. Czy ja mogę tutaj medytować? Mogę, mam cudownie, bohater. I mamy jeden talent do rozdania. O, co by tutaj ulepszyć? To jest ważne dla mnie, więc ulepszymy to. Liczba obrażeń przyciąga się plecy, o, tylko 100% więcej, nie? Więc tak. No dobra. Świetnie. No, ludziska, myślę, że zakończymy ten odcinek tutaj i następnym razem załatwimy Kejrana. Oh yeah, to będzie ciekawe.